W jaki sposób postępować, by utrzymać prawidłową masę ciała i zapobiec niezamierzonej utracie wagi? Proszę Państwa, jeżeli odżywiamy się zgodnie z naszym zapotrzebowaniem, i tutaj ja nikomu nie powiem, ile trzeba zjeść, kto ma ile zjeść. Oczywiście mężczyzna ma zjeść nieco więcej niż kobieta, po to, żeby nie było wahań wagi. Natomiast jeżeli zaobserwujemy u siebie pomimo jedzenia zwyczajowego w odpowiednich ilościach utratę masy ciała, to takie zjawisko wymaga kontroli i konsultacji lekarskiej. Natomiast jeżeli chodzi o utrzymanie masy ciała, to ja mam nadzieję, że większość z państwa dzięki temu, że ma stomie, czy to kolostomie czy ileostomie są ludźmi w pełni sił, i również nie zapominają o tym, że nie tylko ograniczenia w ilości przyjmowanych pokarmów, ale i trochę ruchu ułatwi nam utrzymanie tej należnej masy ciała. Mam nadwagę. Czy istnieją szczególne wskazania związane ze stomią do redukcji masy ciała? Nadwaga. Oczywiście to jest te kilka kilogramów za dużo, zawsze lżej. Jeśli jest należna masa działa. Ale pamiętajmy, nie tyle nadwaga szkodzi STOMI, co nadwaga jest tym czynnikiem, że, który może wypromować inne choroby, jak chociażby cukrzyca typu drugiego, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca. A więc naturalnie, mając już jedną chorobę za sobą, po co fundować sobie następną.